Hej, witajcie! Z tej strony Durwart, witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. W dzisiejszej bitwie, jaką chciałbym wam zaprezentować, szturmować będziemy bazę na linii Siegfrieda, a szturm ten przyprowadzać będę radzieckim czołgiem ciężkim 8 poziomu ISM-M. Jest to stosunkowo najnowsza linia, jeśli chodzi o radzieckie pojazdy, wraz z wprowadzeniem zmian pojawił się właśnie twór taki jak widoczny na waszych ekranach ISM, dysponujący przepotężnym działem 122 mm, które zadaje 390 uszkodzeń, 212 penetracji na pocisku zwykłym, 240 na pocisku o penetracji podwyższonej, pocisku APCR tak miało być, i HE-czki 530 na 68. Losowanie, jak widzicie, a teraz wam je pokażę jeszcze raz dokładniej, jest wyśmienite, jak dla tego typu pojazdu. Tak więc będziemy tutaj bez skrupułów karać wszelkiego rodzaju pojazdy 6 oraz 7 poziomu, które będą nam tutaj przeciwnikiem. Pierwszy strzał niestety otrzymany od prototypa, na szczęście tylko za 262. Sam odgryzłem się OIK-owi za 365. Próba pocelowania w weak spoty na wieży prototypa niestety nieudana. Działo, mimo tego, że zachwalałem je, mówiąc, że jest dobre, potrafi czasem zasiać przysłowiowego radzieckiego kalafiora. Mamy więc do czynienia czasami ze strzałami rodem z warzywniaka. A tutaj po raz kolejny przycelowany, tym razem AMX, i ten strzał udało się ładnie z uszkodzeniami wkleić. Bitwa trwa 2 minuty, na razie jest tylko 1-1, ale za chwilę drużyna ze mną na czele przystąpi do frontalnego ataku i obiecuję wam, że bitwa zakończy się zgodnie z wotowskimi realiami poniżej 7 minut. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, patrzcie uważnie, rozpoczynamy za chwilę ostateczną dewastację. A uszkodzeń na moim koncie będzie naprawdę całkiem srogo, jak przy takim losowaniu oczywiście. Jedziemy. Pojawia nam się Dicker Max, który skleja totalnego dzwona za 385. Mogło tutaj oczywiście dużo lepiej polosować. RNG nie było akurat po mojej stronie przy oddawaniu tego strzału, ale trzeba będzie przejąć inicjatywę, ostrzej uderzyć. Tutaj moim przeciwnikiem został Oho, którego udało się zaskoczyć. Ten nie zdążył w moją stronę wycelować i musiał się ze swojej pozycji wycofać. Mamy tutaj ciekawie ustawione KW-85, które udało się tym oto strzałem podpalić. I ni stąd, ni zowąd na moim koncie zrobiło się już 2000 punktów uszkodzeń. A daję wam słowo, że będzie tego więcej. Mamy prototypa, którego niestety nie udało się przycelować, mimo widzianego drobnego fragmentu. Tutaj niestety również RNG nie było po mojej stronie, co nie udaje się ISowi M, udaje się KW-2. I to właśnie ona wykańcza protka. A ja na cel obieram P-43 bis, zwany przeze mnie pieszczotliwie tramwajem. Tramwaj wycofał się, trzeba będzie więc znaleźć sobie jakiś inny pojazd do strzelania. Ochoczo ruszył w moim kierunku AMX, jego zapędy dość szybko zlikwidował mój sojusznik w Black Prince, a mi udaje się trafić po raz kolejny KW-85. Którego chyba po raz drugi również udało się podpalić, bo ten strzał wyglądał dość dziwnie, bo zostawiłem mu chyba 10 punktów, a po chwili został on zdjęty przeze mnie, tak więc musiał być pożar. Nieważne. Gadu gadu, drugi frag w osobie tramwaju wpada na moje konto. Pora więc zajechać kampiące Oho. Boczny pancerz, bez szans na przetrwanie przy takim strzale, i 3200 uszkodzeń na moim koncie na placu boju. Jeszcze trochę tych uszkodzeń nam
zostało. Mamy tutaj dwóch przeciwników. Jest Pantera i gdzieś był jeszcze T3, 4, 8, 5. Panterkę udaje się wykończyć strzałem za 380. No, więcej nie miała. Jest też T3, 4, 8, 5, M. Przepraszam, nie zauważyłem, że to była M-eczka. I niestety nie udało się go tutaj dopaść. Na placu boju pozostały więc dwie artylerie, z czego jedna trafia mnie w bardzo nieprzyjemny sposób. Strzał padł tuż sprzed mojego czołgu. Dopiero teraz udało się wykryć Hummela, będąc niestety na ogłuszeniu. Nie udaje się go trafić, pocisk poleciał w dom. Wielka szkoda, mogłem dołożyć jeszcze odrobinę uszkodzeń na moje konto. Mamy M12, próba pocelowania, udało się znaleźć obrys amerykańskiej artylerii. Dzieła dokańcza T25AT. Was zapraszam na tradycyjne screeny. I w tej błyskawicznej bitwie udaje się poza odznaczeniem duży kaliber zdobyć oczywiście asa pancernego. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu za 4162 punkty uszkodzeń i 5 fragów przy losowaniu, przypomnę, w systemie top 3 naliczyło aż 1349 punktów bazowego expa, co na moment rozgrywania tej bitwy pozwoliło na zdobycie asa pancernego. Jeśli chodzi o celność, to jak na radziecką 122 nie było z tym aż tak źle. Pamiętajmy przecież o tym strzale w kierunku artylerii, będąc na ogłuszeniu. Na 16 oddanych strzałów, 14 celnych, 12 to strzały z przebiciem. Jak zapewne zauważyliście, ani jednego goldowego pocisku goldowego, ani jednego APCR-a w tej bitwie nie użyłem, ale przy takim losowaniu strzelanie z amunicji o podwyższonej penetracji byłoby po prostu marnotrawstwem kredytów. Na zwykłych APK-ach dało się tą bitwę ugrać z całkiem przyjemnym wynikiem. Wszystko robione z bliskiego dystansu. Dołożyłem jeszcze 355 z asysty i jak na niespełna 6-minutową bitwę wyszło całkiem intensywnie. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała. Mam nadzieję również, że podoba Wam się linia, która zaczyna się właśnie od pokazanego przed momentem ISA M. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie tą linię, jeśli tak, na jakim jesteście etapie. I napiszcie słów kilka, jak Wam się gra tymi właśnie radzieckimi pojazdami cechującymi się wieżą z tyłu. W tym materiale ode mnie to tyle. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!